Ale mnie jeszcze interesuje jedna rzecz, ponieważ zostałem pomówiony na sesji poprzedniej, że nie mówię prawdy, więc mam do Pana jedno proste pytanie. Czy Pan odpowie krótko i prosto, że po podpisaniu tego porozumienia Kołobrzeżanie, nie będę mówił o kwotach, ale płacą więcej za wodę, czy mam zadawać dziesiątki pytań na to, żeby udowodnić swoją tezę, czy Pan powie, że gdyby takiego porozumienia nie było, cena wody w Kołobrzegu byłaby tańsza? Ponieważ powiedziano na sesji, że oszukuje ludzi, więc chciałbym prostego stwierdzenia, czy, ale Pana, tak, jako prezesa spółki, czy Kołobrzeżanie pośrednio dopłacają do wody w całym powiecie, czy nie? Odpowiadam na pytanie dwuczłonowe, tak? Albo tak, albo nie, bo ja będę zadawał dziesiątki pytań, żeby udowodnić swoją tezę. Ale już, panie, że już odpowiadam. Było pytanie wcześniej też na komisji komunalnej, o tym mówiłem, bo było zapytanie, co by było, gdyby nie było gmin, tak? Odpowiadałem też na sesji. 12 groszy byłaby droższa woda, wyprodukowanie wody, około 30 groszy droższe byłoby oczyszczenie ścieków, bo gminy też partycypują w tych kosztach. Dzisiaj mówimy o tym, że 50 groszy jest podwyżki dla mieszkańców, czy to jest 6,7%. Można powiedzieć, że około 3% faktycznie jest przeniesionych kosztów z gmin na mieszkańców miasta, z tą uwagą, że jest mniejsza cena do roku poprzedniego dla jednostek produkcyjnych i pozostałych odbiorców. Znaczy wie Pan, dla mnie nie ma znaczenia. Po prostu kwestia jest taka, jeżeli ktoś mówi, że kłamie, to ja chcę po prostu wynika z porozumienia. To nie chodzi o to. Mnie chodzi o jedną rzecz. Jeżeli ktoś mi zarzuca kłamstwo w mediach, to ja chcę po prostu jednej rzeczy. Żeby powiedzieć prawdę, że to nie ja kłamie, tylko powiem w ten sposób. Dla mnie przerażające na tej sesji było to, że ani Państwo, którzy głosowaliście za tą uchwałą, ani ci, którzy głosowali przeciw, nie odnieśli, znaczy jak gdyby zachowali się normalnie. Z wygranymi na tej sesji to było widać, kto jest. To byli wójtowie, którzy po prostu swoim uporem wywalczyli niższe ceny dla swoich mieszkańców kosztem mieszkańców Kołobrzeża. I tylko tyle.